Siemaneczko, ziomeczki. Witamy na naszym nowym kanale, na którym będziemy wam pokazywać nudeski, zajebiście niebezpieczne rzeczy, wystrzałe eksperymenty, niesamowite lifehacki i wiele innych materiałów. Tymczasem dzisiaj pokażemy wam, co się dzieje z wełną stalową, gdy potraktujemy ją olbrzymim, niesamowitym, nieosiąganym dla normalnie ludzi żywych, prawdziwych, pracujących matek napięciem w baterii. Wełna stalowa to materiał, który kupicie w tych różnych lerłach, merłach do polerowania różnych powierzchni. Ma jednak ona ciekawą właściwość, która ujawnia się podczas gdy podłączymy ją do napięcia elektrycznego. Do dzisiejszych eksperymentów potrzebne nam będą wełna stalowa, bateria typu kloc, inaczej zwana 9V. O nie! Przepraszam. O Jezu. No przestań. Nie. I jakieś tam inne na ciebie. O! A więc ubieramy fartuchy i bierzemy się do roboty. Ziomeczki, patrzcie, jaki sobie fajny fartuszek załatwiłem. Tutaj nie ma co gadać. Tak, co 15 zika. Kupił sobie w biedrze i tutaj taki kozarz. Tam, fajnie. Nie liczy się jakość, tylko ilość. Znaczy na odwrót. Więcej, za mniej w biedrze. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Zapraszamy do oglądania. Nie wiem, jest płaska. Więc zacznijmy od hipotetycznej sytuacji, gdzie rozbiliście się głęboko w lesie i obok was jest Ikea. To musi być jakiś chyba skandynawowski. Tak, a mają dużo Ikea. No racja. Kiśniemy. A więc chciałbym wam teraz pokazać reakcję, jak ona wygląda. Bierzemy sobie wełenkę, urywamy kawałek, to sobie rzucam na bok. I po prostu wystarczy wziąć baterię, przyłożyć, podmuchać, jak widzicie, mamy dosyć wysoką temperaturę. I to można bardzo fajnie wykorzystać. I chciałbym wam teraz pokazać, jak naprawdę wysoką temperaturę możemy osiągnąć w ten sposób. Więc do tego przygotowałem talerz i na ten talerz wysypiemy jakiś piasek, bo jak wiemy, szkło i piasek mają bardzo wysokie temperatury topnienia, więc to będzie dosyć bezpieczna sprawa. Stary, sfermentowało. To musiały zostać jakieś związki organiczne, wiecie. Wełna stalowa jest niczym innym jak tak zwanymi drutrzejkami żelaznymi, które po prostu potrafią osiągać temperaturę 1300 stopni. Ale chcemy to sprawdzić, tak, żeby nie być gołosłowni, bo my sami w to do końca nie wierzymy. Więc sobie narwiemy trochę towaru, nożyk mamy, i sobie zaczniemy testy. Zacznijmy od czegoś prostego. Zero brandingu, zero! Mamy kawałek butelki, sobie wycinamy. Mamy. Okej, okay, dobra. Więc sobie kładziemy kawałek w ten plastiku, na to kładziemy sobie z naszą wełnę stalową. Podczas tak zwanej oksydacji, czyli utleniania, staramy się otrzymać jak najwyższą temperaturę, więc po zapaleniu staramy się nie wdychać tego roztopionego plastiku, ponieważ te związki są bardzo rakotwórcze. Kochani, jak widzicie, tutaj widać nasz asystent uciekł, boi się. Plastik się stopił w zupełności, więc proponuję przejść do następnych testów. Próba numer dwa, teraz zajmiemy się gumą. Bierzemy tą dętkę i ją tniemy. Dla mnie jako dla bajkera to jest straszny wyczyn. Nienawidzę robić takich rzeczy, ale czego się nie robi dla swoich widzów. Dobra. Tak jak w próbie numer 1, kładziemy dętkę, na to trochę wełenki stalowej. Okej, okay, mamy. Podpalamy to. Teraz jak widzicie, to są efekty spalania gumy. O, nie patrzcie, to jest tak teraz łatwe, że można to rwać. Teraz przejdziemy do mojego ulubionego eksperymentu. Wybierzemy sobie jakiegoś drobniaka. 5 centów, zobaczymy efekt. A więc mamy 5-centówkę i staramy się ją wsadzić tutaj. Zawinąć jak najciaśniej. Kochani, a więc sobie sparzyłem palce i to jest nieukrytą dosyć bolesna sprawa. Jeśli wbijecie 5000 łapek pod tym filmem, zobaczymy, co tam jest. Wbiliście już? Już wbiliście? Dobra, sprawdzamy. Pora sprawdzić, co się tu stało. Zmieniła kolor. Dobra, idziemy to zgasić wodą? To jest bardzo gorące, ludzie. Wodę, wodę włącz, włącz wodę. Kochani, chciałem wam pokazać różnicę między 5-centówką normalną, taką już wiecie, trochę, która ma już kilka lat,
czyli już ma trochę nalotu, a między nowiutką, nowiusieńką, bo to ma naprawdę nowa, jak widzieliście, potraktowaną wełną stalową, temperaturą powiedzmy 1300 stopni. Różnica jest olbrzymia, sam jestem w szoku. Nie sądziłem, że nawet napisy zaczną się zdrapywać, czyli wiecie, już zacznie się serio moneta topić. Nie wiem, z czego to jest, nie sądzę, że z miedzi, bo byłoby to nieopłacalne, ale z jakiegoś topu, no, chyba nam się udało, tak? Ostro. Kochani, chciałem was bardzo przywitać w moim specjalnym środowisku badawczym przygotowanym właśnie na cele tego materiału. Jest bardzo prestiżowe i fajne. Co będzie nam dzisiaj potrzebne? Trzepaczka do siusiaka, tak zwany non-placement mycz. I tym będziemy kręcić. I tak, co robimy? Bierzemy i sobie zaczepiamy, ok? Mamy to, teraz zaczepiane. Teraz proszę... Gdzie ta wełna jest? U Szymona, proszę urwać. Ładujemy teraz naszą high quality wełnę stalową tutaj do środka. No mów. Bierzemy i dotykamy sobie, co nie? Dotykamy sobie kilka razy. O, na przykład widzicie? Już się jara, co nie? Teraz proszę, trzymaj baterię. Proszę państwa, bierzemy i zaczynamy kręcić, co nie? I coraz szybciej, i coraz szybciej. Proszę państwa, widzicie? Bardzo fajne efekty świetlne, możemy też kolegi. I teraz chciałbym wam pokazać, że to jest naprawdę wysoka temperatura. I żebyście uwierzyli, że wsadzimy to do wody. Uwaga, jesteście gotowi? 3, 2, 1. Słyszeliście to? A to jest całe zwęglone. Bez jaj. Jakie scenariusze? To wszystko na spontanie. W ogóle mam fajną zabawę tą monetą, więc lubię ją. Więc mamy tą, nadzieję. Tą, którą... Więc mamy nadzieję, że ty macie. Ty patrz, dokopałem się. Mów, mów. Ale o co ci chodzi? No, no nie wiem. Co, ale nie mów tak, bo to ma być children ten, dobra. Też pan dlatego musieliśmy się przebrać i przenieść, bo mamy po prostu ciężkie warunki. Widzicie, jak ciężko pracujemy dla was? Widzicie to? Patrz, rozwalił stół. Ja mam monetę. Dobra, orzeł czy Barcelona? Jeśli będzie Barcelona, to dajecie suba, a jeśli będzie 500, to dajecie 2. Dobra, rzucamy. Dajecie 2. Także zapraszamy do subskrypcji kanału. Jest naprawdę fajne, będą fajne eksperymenty, naprawdę świetne, wybuchowe, jak to mówiliśmy już wcześniej. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie, widzimy się za tydzień. Tak, w piątek? W piątek. Woo!